3 kwietnia wspominamy błogosławionego Ezechiela Huerta Gutierreza, męczennika. Ezechiel urodził się 7 stycznia 1876 roku w mieście Magdalena w stanie Jalisco w Meksyku. Na drugi dzień został ochrzczony w miejscowym kościele. Miał jeszcze 4 rodzeństwa, z czego 2 jego bracia zostali kapłanami. Jego matka była bardzo energiczna, przedsiębiorcza, a także hojna i szlachetna. Z poświęceniem wychowywała dzieci. Jego ojciec zajmował się handlem, miał także garbarnię. Na prośbę żony i starszych dzieci przeniósł się do miasta Barrio del Santuario. Ezechiel miał wtedy 14 lat. Uczył się w szkole średniej, pomagał ojcu, opiekował się młodszym bratem, a przede wszystkim uczył się śpiewu i dyrygentury ku strapieniu matki, która nie była z tego zadowolona. Najczęściej swoim pięknym tenorem śpiewał w czasie różnych uroczystości religijnych w kościołach. Jego śpiew był urzekający, a znajomość dyrygentury pozwoliła mu m.in. na tworzenie i prowadzenie chórów. Jednak zawsze uważał, że jego głos jest darem Pana Boga i tym głosem chce jemu służyć. Robił to jako organista. Kiedyś do jego miasta przyjechała włoska grupa operowa, ale niestety jeden ze śpiewaków zachorował. Ludzie od razu wskazali na Ezechiela. Zastąpił zawodowego śpiewaka, a jego śpiew i kunszt, z jakim wykonywał zlecone mu partie, tak zachwyciły członków opery, że zaproponowano mu wyjazd do Europy i możliwość koncertowania na najlepszych scenach. Nie przyjął tej propozycji. Chciał swoim głosem służyć w czasie uroczystości religijnych. Ezechiel poślubił żonę Marię. Pan Bóg obdarował ich 10 dzieci. Zasadniczo żona zajmowała się organizacją jego pracy. Podpisywała takie kontrakty, które zapewniały utrzymanie rodziny. On troszczył się o swoją żonę i dobre wychowanie dzieci. Gdy wracał do domu, zawsze dla każdego dziecka miał jakiś mały upominek. Również jako syn troszczył się o swoich coraz starszych rodziców. Ezechiel w każdą niedzielę wraz z rodziną uczestniczył we mszy świętej. Był członkiem 3 zakonu franciszkańskiego. Gdy kiedyś usłyszał w kościele krzyk i bluźnierstwa, podszedł do mężczyzny i poprosił o to, by się opanował, lecz jego odpowiedzią był nagły cios nożem w brzuch. Napastnik uciekł. Ezechiel na szczęście powrócił do zdrowia, a okazało się, że napastnikiem był zazdrosny muzyk. Po pewnym czasie przeprosił on Ezechiela, gdy ten nie wniósł sprawy do sądu, a nawet bardzo rzadko wspominał to wydarzenie. Od 1926 roku relacje państwo-kościół w Meksyku były coraz bardziej napięte. Ezechiel przeżywał to boleśnie. Walczących o prawa kościoła wspierał jak mógł. Popierał decyzje księży biskupów, w jego domu ukrywali się księża i zakonnicy. On, jako organista, stracił pracę i źródło utrzymania. 1 kwietnia 1927 roku dowiedział się o męczeńskiej śmierci swojego znajomego Anakleta González Floresa. Poszedł wtedy do kaplicy, gdzie spoczywało jego ciało i ciała jeszcze innych męczenników. Wraz ze swoim bratem, Salvadorem, całą noc spędzili na modlitwie. Na drugi dzień rano Ezechiel wrócił do domu. Po około godzinie do jego domu weszło 5 uzbrojonych żandarmów. Przeszukiwali dom, kradli co mogli, a jego aresztowali. Nie pozwolono mu nawet na pożegnanie się z dziećmi i żoną, która tylko zdążyła powiedzieć: „Nie martw się, Ezechielu, jeśli nie zobaczymy się już w tym życiu, to spotkamy się w niebie”. Tego dnia aresztowano jeszcze jego brata Salvatora. Oskarżono ich o działanie przeciw rządowi Meksyku, co było zupełną nieprawdą. W czasie przesłuchań Ezechiel był nieludzko katowany. Nie odpowiadał na zadawane mu pytania, ale śpiewał pieśni religijne i przestał tylko gdy stracił przytomność. W celi modlił się i przygotowywał na śmierć. O północy obu braci przewieziono na cmentarz. Gdy Ezechiel stanął przed plutonem egzekucyjnym, zaczął śpiewać swoim pięknym głosem pieśń na cześć Chrystusa Króla. Niestety zagłuszyły ją strzały. Ezechiel zginął 3 kwietnia 1927 roku, a przed śmiercią przebaczył oprawcom. Miał 51 lat.
został beatyfikowany wraz z męczennikami meksykańskimi 20 listopada 2005 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ezechiel aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.